Witajcie Ifterki i Ifterzy w luźnym vlogu z tego tygodnia. Co ty tu robisz? Obracające się bale ruszyła Kaja Soboniej. I zazwyczaj staram się, żeby na kanale były przemyślane odcinki, gdzie jednak poświęcam ten czas na przygotowanie nie tylko już realizacji i później montażu, ale samego zamysłu tego, co chciałabym Wam pokazać i czym chciałabym zająć Was czas. A teraz akurat jest taki czas przejściowy, gdzie jest dużo pracy, między innymi na budowie, ale jeszcze fizycznie nic na dobrą sprawę się nie zmienia, także nie mam też takiego poczucia, żeby cisnąć ten temat i dzielić się tym, bo nie wiem, na ile to będzie po prostu praktyczne dla Was. Przez ostatnie tygodnie musieliśmy podjąć kilka ważnych decyzji dotyczących samej automatyki i tego, co jest ukryte tak na dobrą sprawę w tym domu. I w zasadzie z wszystkiego zrezygnowaliśmy, o czym myśleliśmy. A poza tym robię niespodziankę i jadę do rodziców, do Harzy. Co prawda tylko na 3 dni, ale nie spodziewałem się mojego przyjazdu. Nie byłam w domu już prawie 2 miesiące i bardzo się za nimi stęskniłam. A tak się złożyło, że akurat dzisiaj Michał wyjechał też z Warszawy razem z ekipą WK, między innymi na nagrywki i spotkania biznesowe. Także chciałam dobrze spożytkować ten czas i kierunek Harzy. Pokoju, w którym się wychowywałam. I mam wielki sentyment do tego miejsca i za każdym razem ściana, którą widzę, którą sobie spersonalizowałam, przypomina mi o wszystkich fajnych momentach. Tyle lat na YouTubie i wciąż minął mnie ten trend. Mam ku temu idealne światło padające z boku, które perfekcyjnie po prostu podkreśla wszystkie moje niedoskonałości i uczulenie pod oczami. Opukliznę, którą widzę pierwszy raz na swojej twarzy. Nie mam pojęcia, co to jest, co mnie uczuliło. Także idealne warunki. W kwestii mojej cery przechodziłam najróżniejsze momenty. Teraz jest całkiem nieźle. Poprawiło się to zdecydowanie po zabiegu laseroterapii. I niestety u mnie to jest bardzo skorelowane z hormonami. Po prostu jak jestem wystrzał w skali miesiąca, no to po prostu pojawiają się takie bomby, które później zostają długo na tej twarzy, mimo tego, że staram się już nie wyciskać. I oczywiście przebadałam się wzdłuż i wszerz od tarczycy, innych organów, które odpowiadają właśnie za wydzielanie hormonów. I wszystko jest w normie. To, co stwierdziła pani ginekolog, pani dermatolog i inni lekarze, z którymi się konsultowałam, to to, że mój organizm jest bardzo wrażliwy na wystrzał tych hormonów właśnie bezpośrednio przed miesiączką, androgenowych, i w ten sposób receptory w skórze po prostu reagują. Mimo tego, że te hormony, które się wydzielają, i tak są w standardowym poziomie, nie są w jakiejś fazie ponadprzeciętnej albo poniżej przeciętnej, to słyszałam, że taki urok. W co nie chce mi się wierzyć, więc będę szukać dalej. I chcę być wielkim beauty guru i zapomniałam pierwszego, numer jeden produktu do skóry, który używam codziennie, niezależnie od pogody. I uważam, że to jest naprawdę game changer i jest ultra ważnym elementem pielęgnacji. I zapomniałam go wziąć do Harzy. Teraz muszę przerwać sama sobie, jako że jest to jedna z rad, którą dałabym sama sobie kilka lat wstecz, ale zdaję sobie sprawę z tego, że świadomość była mniejsza, ale no szkurde, że dopiero przed 30 odkryłam, że jest ten obowiązek w dbałości o swoją skórę, nakładania kremu z filtrem codziennie, niezależnie od pogody, czy jest słonecznie, czy jest pochmurno. Nawet jeżeli wydaje nam się, że nie ma docierających promieni słonecznych do naszej skóry, to i tak powinniśmy nakładać tą fotoochronę na skórę, bo to słońce się przebija. Każdego poranka po prostu powinna to być niezbędna baza naszej codziennej pielęgnacji. I w związku z tym przedstawiam Wam to cudo, jak większość pielęgnacyjnych rzeczy z tej marki. Natomiast jest to filtr SPF 50 ukryty w kremie nawilżającym do twarzy. To jest niesamowicie wygodne, bo nie trzeba dzielić, kiedy nakładać filtr, kiedy nakładać krem. Najważniejsze, ceramidy, niacynamid i witamina E, także pełne nawilżenie,
plus fotoochrona. Także ode mnie taka przypominajka, żeby chronić naszą skórę i przed promieniowaniem UVA i przed UVB. To wszystko mamy zawarte w tej formule i też chciałam Wam polecić challenge'ek, żeby po prostu wyrobić sobie nawyk codziennej pielęgnacji, tak jak pijemy rano wodę, jemy śniadanie, myjemy zęby, to tak właśnie dopisać sobie do swojej porannej listy zadań nałożenie SPF-u. Praktycznych zalet: krem nie pozostawia białych smug na twarzy, szybko się wchłania i przede wszystkim jest lekki i nierówna się zapchana skóra. Co w moim przypadku nie trudno. Jako posiadaczka problematycznej skóry w mojej gamie stosowanych produktów przewijają się kwasy, składniki silnie reagujące na światło słoneczne, więc tym bardziej jestem silnie zmotywowana do stosowania fotoprotekcji. A żeby zachęcić Was do wyrobienia dobrego, zdrowego nawyku dla swojej skóry i wcielenia w rutynę używania kremu z ochroną w trybie codziennym, postanowiliśmy zorganizować konkurs, więc wystarczy, że odpowiecie w komentarzach, w jaki sposób można wypracować nawyk codziennej aplikacji SPF z nawilżającym krem do twarzy SPF 50 od CeraVe. Jakieś Wasze tipy, sposoby, jak na przykład trzymanie takiego opakowania na widoku. I do wygrania będzie właśnie taki krem, który pomoże w tej codziennej rutynie. W opisie filmu zostawiam wszystkie szczegóły tego konkursu. Tak jak wspominałam, chciałam mówić o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach. To z takich ciekawostek. Między innymi wystartowałam w Ninja Warrior Polska. Szeleć przez tą przeszkodę. Czekają te obracające się bale. Ruszyła Kaja Sobonio. Nie, nie. I mimo tego, że sporo z Was tego dnia oglądało tą transmisję, to nie zanotowaliście tego, że tam byłam i wcale mnie to nie dziwi, bo sam tego nie zauważyła. Co więcej, moja babcia nie zobaczyła, że ja jestem w tej telewizji, mimo tego, że ogląda każdy odcinek, bo byłam w kompilacji Gleb. Także jeżeli ktoś mrugnął podczas oglądania, to mógł to przeoczyć. Byłam tylko widoczna w swojej fazie klocka Lego robotycznej, jak się rozpędzam, żeby... basenu. Co więcej, wydawało mi się, że to jest po prostu bieg mojego życia, że sprintuję. A w telewizji wyglądało to jak slow motion i wejście dosłowne na obracające się belki. Ale jeden z takich aspektów, który bardzo mnie przyblokował, tak mi się przynajmniej wydaje, poza moimi dyspozycjami, to fakt, że dzień wcześniej, nie wiem czy mogę o tym mówić, dziewczyna złamała kość udową na tej przeszkodzie. Kość udową, najsilniejszą kość w ciele. Noga wpadła jej właśnie między te belki obrotowe, ześlizgnęła się, a ten pęd, który nabrała podczas biegania, pociągnął ją do przodu i możliwe, że będę jeszcze próbować swoich sił w Ninja Warrior. Teraz mam wrażenie, że jestem najsilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej byłam i biję w zasadzie największe rekordy, mimo tego, że z pozoru mogłoby się wydawać, że tak było za czasów trójboju. Nie przygotowując się, nie wyciskając na ławie, w marszu podchodzę, wyciskam 55 kg. Kiedyś to po prostu było jakąś abstrakcją. Michał twierdzi, że jest to kwestia wieku i że po prostu już dojrzewam i że załącza się ta siła starej. Tak wierzę, że jednak treningi od Pawła, bo przez ten okres zimowy zdarzało się, że trenowałam 2 razy dziennie, 3 razy dziennie, codziennie, z jednym dniem przerwy w tygodniu. Teraz wcale nie będzie o wiele lżej, po prostu zmieniają się te aktywności bardziej w kierunku wytrzymałościowym, a zimą wzmacnialiśmy głównie siłę, co zakończyło się zresztą rekordami w podciąganiu, w maksymalnej ilości powtórzeń, 20. Natomiast z ciężarem przełamane 30 kg, techniczne bez żabkowania. I nie wiem do końca, z czym to jest związane, czy z małą wiarą w samą siebie, ale nigdy nie czułam takiej potrzeby, żeby właśnie być mistrzem. Czy to w trójboju siłowym, czy w ninja, czy w bikini fitness. Nie miałam takiej aspiracji, żeby wygrywać zawody. Chciałam startować i oczywiście cieszyło wyższe uplasowanie i w ogóle bycie na podium. No to była pewnego rodzaju abstrakcja. Ale tak jak mówiłam, nigdy w życiu nie wygrałam żadnego pucharu. Poza jednymi zawodami ninja dla amatorów. Ale jestem bardzo silnie zmotywowana, żeby po prostu się rozwijać i żeby być lepszą wersją samej siebie, niezależnie od tego, jak banalnie to brzmi. A najprawdziwsza prawda, którą wyznaję, to żeby po prostu cieszyć się z procesu. I oczywiście są takie treningi, do których muszę się zmuszać, bo nie zawsze wszystko jest komfortowe, ale na koniec dnia, patrząc na statystycznie większość mojego samopoczucia przed treningiem i takie aspiracje poza, to właśnie wiem, że to jest rzecz, która mnie rozwija i którą chcę robić i która w tej globalnej skali sprawia mi tą przyjemność. Nie skupiam się na tym, że są pojedyncze treningi, do których faktycznie muszę się zmusić i które mają mało wspólnego z
przyjemnością z procesu. I tak samo było u mnie z bieganiem przez pierwszy miesiąc, może nawet trochę dłużej, wychodząc na każde rozbieganie z Michałem, dosłownie, wie jak pompatycznie to brzmi, ale lały mi się łzy po policzkach. Puszczałam wiązanki, bo była to katorga nie tyle co fizyczna, co psychiczna, bo czułam, że jest to jednostajny ruch, który i tak mnie męczy, bo nie jestem tak wytrenowana i który muszę bardzo długo powtarzać. Jest ta powtarzalność i to mnie męczyło. Po miesiącu zaczęłam odczuwać z tego dziwną przyjemność i po prostu wiem, że warto było przejść ten etap, kiedy było bardzo nieprzyjemnie. No ale później kontuzja obu kolan. I myślę, że tak może być z każdą inną rzeczą na początku, że nowe sytuacje zazwyczaj nie są dla nas komfortowe, są czymś nowym i musimy się w tym jakoś odnaleźć, ale warto dać sobie tą szansę. I powiedzmy, jeżeli już po jakimś czasie, po kilku miesiącach wciąż będzie nam to sprawiało dyskomfort i będziemy mieli myśli, że nie jest to coś, co chcielibyśmy robić, to myślę, że wtedy realnie możemy brać pod uwagę zrezygnowanie z danej rzeczy, ale myślę, że zwłaszcza na początku warto próbować i przełamywać właśnie tą swoją barierę dyskomfortu. Także wracając jeszcze do tych tematów sportowych, przechodziłam różne transfery i w zasadzie w każdym sporcie, który uprawiałam, słyszałam, że predyspozycji to nie mam. Zaczynając od bikini fitness, gdzie moja stosunkowo mało wcięta talia, porównując do standardów, no jednak odstawała. Ale nie był to powód bezpośredni, dla którego zrezygnowałam z bikini fitness, ale mimo wszystko gdzieś tam to z tyłu głowy siedziało. Później robiąc trójbój siłowy, słyszałam, że mam bardzo długą kość udową i bardzo długie ręce, więc jednak ta dźwignia nie jest korzystna do wyciskania największych ciężarów, chociażby na ławie. A zaczynając ninja, zdawałam sobie sprawę, podejrzewałam i słyszałam, że no też nie mam najlepszych proporcji masy ciała do tego, żeby wisieć dużo na przeszkodach, na drążkach, bo ważę 63 kg około i raczej jestem figurą bardziej dupiastą. Ale ponownie wróciły te myśli. Ja nie chcę być mistrzem, chcę po prostu mieć przyjemność z tego, co robię i mieć świadomość, że się rozwijam. I w życiu bym nie przypuszczała, że będę robić takie rzeczy na drążkach, na przeszkodach, jak robię aktualnie, mimo tego, że nie jestem może krojona pod ten sport. To koniec końców rozchodzi się o to, żeby nie wpaść w błoto. Czy jesteśmy szczęśliwi i czy się spełniamy? A jeżeli mowa o szczęściu wynikającej z aktywności, w mojej rutynie pojawił się boksik. Początkowo miało mi to zastąpić po prostu bieganie, które musiałam wykluczyć ze względu właśnie na kolana, ale im dłużej to robię, to wiem, że niezależnie od tego, czy zacznę biegać, czy nie, to i tak chcę się rozwijać w tym boksie, bo poza tym, że potrafi zajechać, to po prostu jest bardzo skillowy, jest mnóstwo rzeczy, o których warto pamiętać i mnie to zawsze nakręca do robienia konkretnej rzeczy, kiedy jest proces nauki i widzisz z treningu na trening, że idziesz do przodu, że nauczyłeś się nowej rzeczy. Wyprzedzając pytania, mimo tego, że za każdym razem to mówię, to nie planuję przygotowywać się do żadnej waleczki, nie jest to związane z żadną propozycją, ale bardzo podoba mi się po prostu robienie boksu. I przedstawiam efekt finalny. Także skoro nagrywam wstawki z mojej codzienności z tego tygodnia, to nie może oczywiście tego zabraknąć.
I właśnie taki trening pojawia się u mnie 2-3 razy w tygodniu. Moją uwielbianą metodą w podciąganiu jest EMOM, ale Michał, jako już zaawansowany zawodnik, to przy rirze stoi. Riry, ale wiesz, riry, ale to jest tak naprawdę cloister. Cloister, czyli te łączone serie z podseriami. To tak jakbyś miał łopatologicznie wytłumaczyć, na czym to polega. Czyli robię jedną serię teraz plus 20, ja robię to na maksa, czekam 30 sekund i potem robię z tym samym ciężarem max i robię tak jeszcze 3 dropy, powiedzmy, czyli jedna główna seria i 3 podserie, 3 minuty przerwy i wlatuję taki kolejny i powtarzam to razy 4. Dzisiaj na podciąganie i na dipy. Patrzcie, ciach i tu mi odlicza, że mam 30 sekund przerwy, ale jest dokładnie tak jak mówisz. Dawaj. Dawaj. Teraz tak, właśnie widzicie, tutaj jest na maksa każda seria i podseria, ale warto jeszcze robić tą techniką, znaczy ten trening fajnie sobie zrobić, gdzie w każdej serii po serii będzie jeden ruch zapasu. Okej. Ale warto łączyć te treningi, żeby czasami zrobić też trochę impulsiku dla ciała, bodziec, żeby zrobić więcej. Jaka jest różnica w ilości podciągnięć? Pierwsza jest 12 powtórzeń. Druga 4 już. No i to pokazuje, jaki to jest wysiłek dla ciała. Jest fajne, że tutaj ostatnio z chłopakami gadałem. Ile są razy przy upadku mięśniowym na treningu? Ktoś tam powiedział 5, jeden powiedział 8, a ja po 30 minutach byłem już 16 razy przy upadku mięśniowym. Czyli tutaj pracujecie przy tym upadku, przez co te powtórzenia są jakościowe i wymuszacie tą adaptację. Ja w to wierzę, tak mówi nauka, ale jest jeden minus. Wiąże się to z ryzykiem urazów, dlatego nie można za często tego robić. Widzisz, jaki mam problem z wysławianiem się? Ciało przejęło moją krew, mięśnie przejęły krew i mózg już... widzisz. Ale za to ładnie wyglądasz, możesz przypiąć brzuch zamiast mówić. Serio wysławiam, ale to później wracam mniej więcej do normy. Ogarnął się, bo kamera. Ale polecam pięty. Trochę je nosi. O! Upadek ludzkości. Łapeczka w górę, dzwoneczek, subskrypcji. Widzimy się już za tydzień. Już za tydzień na kanale Dźwiga Dziewczyno. Pa!